Witam, z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o metodzie Envelopes. A nie bez przyczyny nagrywam właśnie o Envelopes, ponieważ tutaj na EURUSD, na etku, na wykresie 4 godzinowym Envelopes pokazuje, że po prostu działa. W ciągu ostatnich, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, w ciągu ostatnich 9 tygodni. Pokrótce nad czym to polega? Jest to kanał dwóch średnich, równo oddalonych od tej środkowej średniej o odpowiednie odchylenie. Oczywiście te średnie mają odpowiedni okres, interwał i polega to głównie na tym, że kupujemy na czerwonej, czyli pozycja long, zamykamy na niebieskiej, czyli pozycja short. Tego longa zamykamy właśnie w momencie otwierania shorta. No, i tak dalej. Czyli ten short zostaje zamykany w pobliżu czerwonej. Widać tutaj dokładnie, że jest kilka zyskownych setupów. Policzmy to. Jest ten long, czyli pierwszy setup na około 100 pipsów. Ten short, zamknięty tutaj, także kolejny setup na około 100 pipsów. Kolejny long, ten setup, kolejne 100 pipsów. Tutaj, akurat. Cena nie doszła do poziomu niebieskiej średniej, także nie otwierałem pozycji short. Nie było tutaj otwartego shorta. Natomiast tutaj już w pobliżu ustawiłem zlecenie long. Są to zlecenia ustawione wcześniej oczekujące. Akurat ten long tutaj wyszedł na zero bez zysku, ale też bez żadnej straty. Także zero. Teraz kolejny setup: short, zamknięty tutaj. Kolejne 100 pipsów. I ten long zamknięty tutaj. Z tego setupu było 140, ale załóżmy, że mamy z niego 100 pipsów. Także zyskownych setupów jest tutaj 5, czyli łatwo policzyć 500 pipsów. No i te końcówki, jeśli byśmy doliczyli, jest to około 600 pipsów zysku. A zauważcie, jaka jest zmienność w ogóle w ostatnich 9 tygodniach. Od góry do dołu mamy 400 pipsów, około. Także z tych mniej więcej 6-7 setupów mamy plus 600 pipsów zysku. I metoda envelopes działa nie tylko na euro-dolarze, ale też na euro-funcie w ciągu ostatnich 4 tygodni, a także co ciekawe, na daxie. Na się od drugiej połowy czerwca. Tutaj mamy przykładowo wyniki działania metody envelopes na DAXie, na wykresie 30-minutowym. Oczywiście trzeba tam odpowiednie ustawienia dobrać, ale widać, że od drugiej połowy czerwca mamy właśnie tutaj okres zyskowny. Co ciekawe, okresy zysków są bardzo szybkie, natomiast okresy strat, no to są tutaj bardzo powolne. Widać, że mniej więcej jest to konsolidacja boczna. Trwa to, jak już powiedziałem, od drugiej połowy czerwca aż do teraz, aż do końcówki października. W tym czasie metoda wygenerowała w szczycie około 2800 punktów zysku. I teraz najważniejsze, czym ta metoda się charakteryzuje? Dlaczego w ogóle ma taką przewagę statystyczną? Każdy wie, że od czerwca na DAX-ie mamy okres konsolidacji, a ta metoda po prostu ma targety mniej więcej ograniczone do poziomu maksymalnego 80 punktów. Natomiast w kwestii stop loss jest tutaj kwestia otwarta. Stop loss zarówno może być 300 jak i 700 punktów. Także, aby odrobić jedną stratę, no to tutaj trzeba robić tych zyskownych setupów 4 lub 5. Oczywiście wszystkie te statystyki, które tutaj widać, są dostępne na platformie edukacyjnej grupy Traderów na PECT. Natomiast zauważcie, tutaj przedstawiam inną metodę, czyli opartą na trailingu. Gdzie jedno r to 50 punktów, nie będziemy się tutaj zagłębiać, więcej informacji jest na pekt, dlatego powstał w ogóle pekt, aby wyjaśnić dokładnie o co chodzi, ponieważ wprowadzone są tu nowe pojęcia dla łatwiejszego wyjaśnienia. r jest to właśnie tutaj jednostka liczona dla tych statystyk. 200 r to 10 tysięcy, także Tutaj mamy podobny okres od 15 czerwca, czyli od drugiej połowy czerwca. I teraz, co chciałem pokazać? Od minimów do maksimów mamy około 32R, czyli około 30R jest to odpowiednik 1500 punktów. Także zauważcie, envelopes w tym okresie dał maksymalnie 2800 punktów, a metoda wybiciowa dała 1500 punktów. Dlatego w tej konsolidacji, mimo tego, że ogólnie metoda wybiciowa działa na DAXie, dlatego też większość tych gridziarzy traci na DAXie. DAX jest takim kosiarzem, na którym gridziarze tracą, bo metody wybiciowe tutaj mają przewagę statystyczną. I nawet mimo tej konsolidacji metoda wybiciowa daje sobie radę. Dlatego tak ważne jest zrozumienie w ogóle, jak działają poszczególne metody i jak ich wyniki prezentują się w czasie, ponieważ możemy wziąć na przykład ten okres, pokazać będzie on supermarketingowy, natomiast jeśli pokażemy ten okres, będzie on już bardzo słabo widziany przez odbiorców. Najlepiej po prostu pokazywać całą ciągłość transakcyjną, czyli Metodę od samego początku do samego końca, uwzględniając wszystkie setupy. I to stanowi prawdziwy obraz tradingu, a nie wybiórcze marketingowe chwalenie się zyskownymi okresami. W tradingu ważne jest to, aby dokładnie złapać ten zyskowny okres przewagi statystycznej, gdzie metoda po prostu ma wysoką skuteczność i też wysoki stosunek ryzyka do zysku, risk to reward. Na zmienności natomiast można handlować bardzo agresywnie. Tylko trzeba też pamiętać, że kiedyś ta zmienność się kończy i następuje trend lub zmienność zanika. Trzeba po prostu w pewnym momencie wypłacić pieniądze z rachunku. Na sam koniec jeszcze rzut oka na sytuację na DAX-ie. DAX wykres godzinowy H1 ze średnią SMA 33. Tutaj widać, że zaczynają się okresy trendów, ponieważ setupy ze średniej są bardzo zyskowne, po prostu mimo tych kilku przecięć, tych fałszywych wybić, no to tutaj też zdarzają się bardzo zyskowne setupy. Gdzie, na przykład, tutaj mamy totalne odbicie w ogóle od średniej, tutaj mamy wykres H4 akurat, ale na wykresie H1, jeśli przełączymy, także widać tutaj zyskowne setupy. Także to pokazuje, że mamy okresy trendów. Tutaj. Swing spadkowy. Dobrze, że on przyspiesza aktualnie. Ruchy są bardzo trendowe, które można spiramidować. I tutaj ten short aktualny. No już jest dosyć duży, ponieważ do dołu mieliśmy 337. Tutaj aktualnie mamy 230. I co ciekawe, najważniejsze jest to, że te ruchy są bardzo płynne z niewielkimi korektami. Bo zauważcie, ruch poniedziałkowy na 365 punktów spadku, a odbicia mniej więcej na 25, 40, czyli stosunek korekta do trendu 40 do 365 jest poniżej 20%. To pozwala właśnie na piramidowanie pozycji. I to piramidowanie najlepiej robić odpowiednio zleceniami wielkości tych największych korekt. Agresywne piramidowanie, nawet 60% wielkości tych największych korekt. Czyli jak łatwo tutaj policzyć ten ruch spadkowy? Jeśli korekta tam wynosiła 40, to na kolejne ruchy warto tutaj przygotować się mniej więcej z piramidą co 25 punktów. Weźmy sobie na przykład linię poziomą na wysokości 12:400 i tutaj drugą linię na wysokości 12:525. Teraz siatkę poziomów. I mniej więcej 5 poziomów między tymi dwiema liniami mamy co 25 punktów. Także jak widać, tutaj można było mieć piramidę shortów złożoną aż z 15 pozycji short. W poprzednim swingu spadkowym także można było tutaj mieć piramidę shortów aż z 18 pozycji do samego dołka. Także druga fala spadków jest w trakcie rozpoczęcia. Gdzie są targety dla tej drugiej fali? Mniej więcej na poziomie 10550. Także mamy przed sobą jeszcze około 2000 punktów spadku. Dwukrotnie większy ATR niż ta zmienność z tej właśnie konsolidacji od drugiej połowy czerwca. To wszystko w tym nagraniu oczywiście nie gridujcie tylko, piramidujcie zyski.